Dzień dobry Państwu. Witam na moim kanale. Moim zadaniem jest zebrać informacje, dokonać analizy informacji, przekazać tą informację dla Was. I to we własnym zakresie robię. Nasz prezydent Andrzej Duda podpisał w Stanach Zjednoczonych umowę z Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, o tym, że Polska będzie płaciła Stanom Zjednoczonym kwotę 2 miliardów dolarów, drodzy Państwo, za stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że żaden kraj na świecie, w którym stacjonują wojska amerykańskie albo stacjonowały, nigdy nie płacił Stanom Zjednoczonym Ameryki za stacjonowanie swoich wojsk. Na przykład taka mała Islandia podczas II wojny światowej za to, że znajdowały się na jej terytorium bazy amerykańskie, otrzymywała wynagrodzenie finansowe. W wielu państwach świata, gdzie stacjonują wojska amerykańskie, to Ameryka płaci tym krajom, a nie odwrotnie. Czyli rozumiemy teraz, dlaczego ta umowa podpisana między polskim prezydentem Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem jest tak ważna. Ja chcę przypomnieć, że za to, że na terenie Polski CIA przetrzymywała więźniów muzułmańskich z Afganistanu, kiedy trwała tam wojna, to była ta sprawa, o której mówił Andrzej Leper, o więzieniach CIA w Polsce w Klewkach, między innymi na Mazurach. Wtedy, drodzy Państwo, ludzie z SLD otrzymali za to gratyfikację finansową właśnie od CIA, czyli można powiedzieć od Stanów Zjednoczonych jako państwa. I tutaj kwota 20 milionów dolarów wchodziła w grę. Przeczytam teraz artykuł z internetu na temat podpisania tej umowy i później przedstawię dalsze informacje na ten temat. Trump o Polsce. Będą płacili nam miliardy dolarów. Prezydent Duda zapewnił, że Polska będzie płaciła USA miliardy dolarów za stałą bazę naszych wojsk, powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej amerykański prezydent. Nawet bogate kraje oczekują od nas obrony, ale nie wpłacają nam pieniędzy. Polska jest tu pięknym przykładem, dodał. W Białym Domu zakończyła się oficjalna konferencja prasowa Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. Prezydenci USA i Polski podpisali deklarację o pogłębieniu strategicznego partnerstwa. Rok temu stałem pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. To doświadczenie, które bardzo sobie cenię i nigdy nie zapomnę. Niedaleko nas jest pomnik Tadeusza Kościuszki, dowód niezwykłej bliskiej więzi Polski i USA, mówił na początku konferencji prasowej prezydent USA. Jak dodał, zwracając się do Andrzeja Dudy, nasze więzi nie były nigdy bliższe niż za naszej prezydentury. Zgodzi się pan? Polski prezydent potwierdził szerokim uśmiechem. Trump przyznał, że cieszy się, że wkład Polski w NATO i planów zwiększenia nakładów na wojsko. Prezydent USA zadeklarował, że obie kraje będą zacieśniać współpracę handlową w rejonie państw i inicjatywy Trójmorza. Trump zgodził się z Andrzejem Dudą, że obecna agresywna polityka Rosji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państw tego regionu. Uważam, że prezydent Duda słusznie ocenia zagrożenie ze strony Rosji, stwierdził. W części zarezerwowanej na pytania od dziennikarzy Andrzej Duda stwierdził, że obecność USA to jedyna gwarancja bezpieczeństwa i obrony. Działania Rosji na Krymie, w obwodzie ługańskim, zbrojenia w obwodzie kaliningradzkim sprawiają, że musimy zabezpieczyć wolną Europę. To są działania także w interesie Stanów Zjednoczonych. Prezydent Duda zapewnił, że Polska będzie płaciła USA miliardy dolarów. Za stałą bazę naszych wojsk, odpowiedział Donald Trump. Nawet bogate kraje oczekują od nas obrony, ale nie wpłacają nam pieniędzy. Polska jest tu pięknym przykładem, dodał. Bogate kraje, drodzy Państwo,
To prawda, nie wpłacają Stanom Zjednoczonym pieniędzy, a nawet odwrotnie, to Stany Zjednoczone płacą pieniądze za umieszczenie na ich terytorium baz, ale Stany Zjednoczone mają bazy w tych krajach, w których mają swoje interesy. I te interesy są bardzo proste. Widzicie w sklepie Coca-Colę, widzicie w sklepie batoniki Mars, Nutellę, kupujecie na przykład, drodzy Państwo, do koszenia ogrodu kosiarki firmy NAC, czyli chodzi o amerykańskie korporacje, które sprzedają towary w Europie. Natomiast dla nas ta umowa jest dlatego bardzo ważna, bo budżet Wojska Polskiego, tak, wynosi 41,527 miliardów złotych. Czyli po kursie dolara 3,67 złotówki, tak, 67 groszy, to suma 41,527 milionów złotych, to byłaby mniej więcej, drodzy Państwo, suma 11 miliardów z hakiem dolarów. Czyli przeznaczenie 2 miliardów nawet, czy większej sumy co roku dla Stanów Zjednoczonych za stacjonowanie naszych wojsk, ich wojsk na naszym terytorium, to jest około 20% budżetu polskiej armii. Za taką kwotę my możemy siły zbrojne naszego kraju i gotowość naszej armii podnieść do większego stopnia niż na przykład zastacjonowanie na terytorium Polski 3000, 5000, a nawet 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. My możemy zwiększyć siłę naszej armii do 200 tysięcy żołnierzy i wyposażyć ją jeszcze w sprzęt krajowej produkcji wysokiej klasy. Natomiast widzimy tutaj brak takiej chęci ze strony władz polskich rozwijania w tym kierunku, a nie w kierunku wynajmowania armii Stanów Zjednoczonych do obrony terytorium Polski. Teraz obejrzycie drugi filmik i ja skomentuję na nim to, co tam usłyszeliście. Bardzo poważne. Po pierwsze, brygada czołgowa amerykańska została sprowadzona do Polski, żeby tutaj w razie czego ruszyć w Polskę, 4000 żołnierzy amerykańskich. Po drugie, wiemy już o przedsięwzięciu, które jest planowane w najbliższych tygodniach, hasło Blackout. Byłem parę dni temu w sąsiednim kraju i rozmawiałem ze znajomym, który ma w Ministerstwie Obrony Narodowej tamtego kraju znajomego, który uczestniczył w jakiejś tam libacji i jeden z ludzi od ministra obrony wygadał się, że w ciągu 2 miesięcy ma być zorganizowany blackout, czyli prąd ma być wyłączony i ma być stan wyjątkowy wprowadzony w tym państwie. Natomiast wiemy, że tu chodzi o Polskę, ponieważ pan ma również informacje z polskich jakby źródeł, to możemy powiedzieć po to, aby to się nie wydarzyło, bo wiadomo, jak jeżeli coś pan powie, że się wydarzy, to na wszelki wypadek to się nie wydarzy, a ponieważ będzie to, ma to być bardzo tragiczne przedsięwzięcie, to musimy o tym powiedzieć. Mianowicie będzie stosowana broń psychotroniczna, żeby wypędzać... Ona już jest stosowana. Znaczy jest stosowana, ale powiedzmy w pojedynczych ludzi. Pojedynczych ludzi. Od wielu lat jest to testowane na pojedynczych ludziach. Broń, która powoduje, że ludzie czują się chorzy i nie chcą być w tym miejscu, w którym są. Broń psychotroniczna będzie stosowana na duże powierzchnie miast, czy wsi, czy osiedli, po to, żeby tych ludzi wypędzić. Coś na zasadzie, tak jak ludzie z Syrii uciekali, żeby... Bo to było tam zastosowane. To było stosowane, tak, po to, żeby tą emigrację całą na Europę wprowadzić. Teraz będzie to stosowane w Polsce, znaczy planowane jest zastosowanie tego na terenie Polski, po to, żeby ludzie uciekali z danych miejsc, następnie na to miejsce przybywają
uchodźcy z Izraela, bo będzie stworzone jakaś tam prowizorka, niby, że zostali dla napadnięci i dla bezpieczeństwa muszą się ewakuować, więc kochani Polacy, przyjmijcie tutaj uchodźców Izraela i oni już będą osiedlani w tych miejscach, a ponieważ Izraelczycy od dziecka są trenowani w używaniu broni, będą oni mieć broń i już nie pozwolą sobie wejść prawowitym właścicielom na to miejsce, gdzie zostaną przypisani. Więc będzie to przejęcie, po prostu przejęcie. I na takie coś jest szykowany Dolny Śląsk. I co jeszcze? Cały Dolny Śląsk, tak jak powiedziałem, robi się wycenę Dolnego Śląska i to nastąpi właśnie w ten sposób, jak pan powiedział, panie Aleksie, ludzie wyjdą tak, jak stoją. I tego samego dnia wejdą drudzy jako właściciele nieruchomości. To jest zaplanowane już w 1989 roku, zgodnie z tym, co podjął decyzję nie tylko on, ale wszyscy. I tu jeszcze powiem ciekawą sprawę. Ja bym bardzo chciał, aby ten Sejm, ten Senat pojechał na obrady do Izraela, do Knesetu, bo Kneset przyjeżdża do Polski. W Krakowie jawnie było dwukrotnie, a niejawnie czterokrotnie. I musicie Państwo wiedzieć, że wszystkie ustawy są pisane w Izraelu. To samo powiedziała ambasador izraelska w Polsce, kobieta, że musicie konsultować i to się dzieje. To samo, jeżeli chodzi o budżet, który w ubiegłym roku został uchwalony, nielegalnie zresztą, nielegalnie. Obejrzeliście wystąpienie Jana Zbigniewa Potockiego, który wyraźnie powiedział, że na terenie Dolnego Śląska zostaną zrzuceni spadochroniarze izraelscy i mieszkańcy Dolnego Śląska będą wypędzani ze swoich domów za pomocą fal elektromagnetycznych. To są takie samochody jeżdżące, mające takie metalowe talerze, drodzy Państwo, na dachu. I mieszkania ich zostaną zajęte przez przybyszów z Izraela, bo tam coś się stanie takiego, że będzie trzeba ich stamtąd ewakuować. A wojska amerykańskie będą, drodzy Państwo, w tym pomagać. Mając tego typu informacje, mając informacje o tym, że my Stanom Zjednoczonym płacimy, jak myślicie, czy to jest opłata za to, żeby Stany Zjednoczone nas, drodzy Państwo, nie wygoniły z naszych domów w naszej ojczyźnie? Jeżeli idzie o sprawę Izraela, możecie znaleźć w internecie artykuły, które ukazują się od wielu lat. Drugi Izrael na Ukrainie, drugi Izrael w Argentynie, w Patagonii, gdzie podobno Żydzi zakupili 1 milion kilometrów kwadratowych. Patagonia, drodzy Państwo, jest bardzo słabo zaludnionym terenem na ziemi. Czyli, biorąc pod uwagę, dlaczego akurat Żydzi chcą lądować na Śląsku, drodzy Państwo. Sami wiecie, że Śląsk przed II wojną światową, Dolny Śląsk, należał do Niemiec. I co to ma wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki? Jedyną organizacją, która rządzi Stanami Zjednoczonymi Ameryki, jest Fed, czyli Federal Reserve, bank, który drukuje właśnie tego papierowego dolara. I tutaj mamy rok 1913, gdzie przedstawiciele Johna Pierponta Morgana, czyli ten bank JP Morgan Chase dzisiaj, przedstawiciele Rockefellera i przedstawiciele Rothschilda kupują ten bank od rządu Stanów Zjednoczonych przez ustawę, która przechodzi w Kongresie Stanów Zjednoczonych. A tak naprawdę
to wszystko kupuje Rothschild, dlatego że bank JP Morgan oraz Rockefeller to są firmy, które brały pożyczki od konsorcjum Rothschilda i konsorcjum Rothschilda ma udziały zarówno w banku Morgana, jak i w tych przedsiębiorstwach naftowych Rockefellera. Kiedy John Pierpont Morgan umarł, jego firma tylko w 19% była własnością rodziny Morganów. Natomiast 81% udziałów należało do konsorcjum Rothschilda. I tutaj, drodzy Państwo, trzeba wiedzieć, że konsorcjum Rothschilda jako firma jest zarejestrowana na terenie Wielkiej Brytanii City London Corporation, czyli tej dzielnicy banków, która ma charakter eksterytorialny, czyli Urząd Skarbowy Wielkiej Brytanii tam nie może wkroczyć. I jeżeli ma charakter eksterytorialny, to ma charakter niezależnego, samodzielnego państwa bankierów, które powstało jeszcze w średniowieczu jako centrum finansowe banków, rozwijało się przez te stulecia, finansowało i zbierało pieniądze z wojen w koloniach, podbojów kolonialnych, handlu i doszło do tej sytuacji, do której doszło w tej chwili, że kontroluje banki poszczególnych krajów na świecie, które drukują pieniądze, czyli kontroluje banki centralne. I wszystkie banki komercyjne muszą współpracować z konsorcjum Rothschilda, dlatego że to one produkuje papierowe pieniądze dla całego świata, nie mające pokrycia ani w złocie, ani w srebrze. Właśnie przechwycenie własności banków centralnych spowodowało to, że te banki wycofały pokrycie tych pieniędzy, które drukują, ze złota i srebra, wykupując te złoto i srebro, wycofując je, drodzy Państwo, z rynku. I teraz to, co powiedział pan hrabia Jan Zbigniew Potocki, widzieliście u niego na krawacie znaczek taki, wpinkę. To jest herb właśnie City London Corporation, a organizacją szpiegowską, czyli spec-służbami City London Corporation jest właśnie masoneria. Ten pan jest masonem i oni mają tam u siebie w City London Corporation akta rodzin, które od stuleci współpracowały z spec-służbami City London Corporation. To, drodzy Państwo, wyjaśnia te działania, że Andrzej Duda jako nasz prezydent i tutaj nie wiemy z jakiego powodu był zmuszony podpisać tą umowę z prezydentem Donaldem Trumpem. Teraz macie tą informację od masona, drodzy Państwo, banków City London Corporation. Łączcie to, wyciągajcie wnioski. Ja ogłaszam czerwony alarm. Dlatego, że wygląda na to, że Niemcy po prostu będą wyciągać łapę po Śląsk, po Pomorze, po nasze, krótko mówiąc, drodzy Państwo, ziemię. Ogłaszam czerwony alarm, zamieszczam w opisie filmu numery kont, gdzie możecie przesyłać pieniądze, żeby utworzyć partię polityczną, która się wyraźnie temu sprzeciwi. Proszę zwrócić uwagę, że Aleksander Kwaśniewski pracował w Wielkiej Brytanii w bankach. Hanna Gronkiewicz-Waltz pracowała w Wielkiej Brytanii w bankach. Były premier Marcinkiewicz z PiS-u pracował w Wielkiej Brytanii w bankach. Radosław Sikorski też z Wielkiej Brytanii z paszportem brytyjskim. Minister finansów Platformy Obywatelskiej Wincent Rostowski, tak? Też z Wielkiej Brytanii z paszportem. Czyli spec służby banków, masoneria,
kontrolują nasz rząd, żeby zbierać od nas podatki i przekazywać je po prostu do swojego systemu bankowego. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest przypadek, że partię polityczną zakłada człowiek z banków. Mówię o Ryszardzie Petru. Dostaje pożyczkę, że on wygra wybory, 3 miliony złotych i wygrywa, bo jest pokazywany w telewizji, nic nie oferując społeczeństwu, oprócz homoseksualizmu, oprócz podniesienia wieku emerytalnego, tak, podniesienia podatków, islamizacji. Jaka to jest oferta? Pogorszenia waszego statusu życia i 13% naszego polskiego społeczeństwa głosuje na tego człowieka. Ale głosujecie dlatego, że jesteście po prostu odcięci od informacji. Jesteście odcięci też od edukacji. Jarosław Gowin kończy studia na licencjacie w Wielkiej Brytanii, a potem z Platformy Obywatelskiej Jarosław Kaczyński daje mu stanowisko ministra edukacji. Nie ma historii Polski wykładanej w szkołach, dlatego że edukacja jest kontrolowana przez City London Corporation z Wielkiej Brytanii. Nie ma możliwości w Polsce prowadzenia edukacji i przekazania wam informacji, bo wykonują prosty ruch i chcą zająć po prostu nasze polskie terytoria. I PiS, drodzy Państwo, prowadzi politykę obrony niepodległości naszego państwa. To widać, ale zmian gospodarczych nie przeprowadzi. Dlatego ja ogłaszam czerwony alarm i proszę o wpłatę pieniędzy na utworzenie po prostu naszego ruchu politycznego. Miałem nadzieję, że zrobi to Marian Kowalski. Miałem nadzieję, że zrobi to Michał Kołodziejczak, który reprezentował rolników, a teraz jak dziecko biega za ministrem rolnictwa i protestuje. On nie rozumie, że minister rolnictwa nic nie zrobi, bo nie może nic zrobić, a jedyny sens jakichkolwiek wystąpień i nagłaśniania jakichkolwiek spraw to jest właśnie posiadanie swoich przedstawicieli w parlamencie. Bez tego ani rusz i bez tego jakiekolwiek protesty nie mają sensu. Nie można bawić się dziecinnie w politykę, kiedy mamy, drodzy Państwo, rząd kontrolowany przez system bankowy z Wielkiej Brytanii, przez masonerię. Mało tego, taki system jest w całej Europie. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Francji też był pracownikiem banków Rothschilda. A banki Rothschilda, drodzy Państwo, to jest rodzina królewska z Wielkiej Brytanii, która ma nazwisko Windsor, zmienione w 1914 roku, bo prawdziwe nazwisko to jest Sachsen-Coburg-Gotha. To są niemieckie rodziny książęce. A jak wiecie, Niemcy też kiedyś były królestwem, miały księstwa i tego było całkiem sporo, bo około 300-350 różnego rodzaju królestw, wolnych miast, dóbr rycerskich, gdzie była arystokracja, która miała pieniądze, a pieniądzem było złoto, srebro. I w 1683 roku jeden z książąt niemieckich, książę Hanoweru, Wilhelm Orański, po prostu razem z wynajętymi ludźmi zaatakował Wielką Brytanię i przejął zbrojnie tam tron. A pierwszym ruchem, jaki wykonał, była prywatyzacja Banku Anglii. I od tego momentu Wielka Brytania, drodzy Państwo, jest pod kontrolą naszych wrogów. A jeżeli weźmie się pod uwagę, że te rodziny są i w Anglii, i w Niemczech, i w całej Europie, to nie trudno dojść do wniosku, kto finansował Hitlera i napad na Rzeczpospolitą w czasie II wojny światowej. Bo wielu członków rodziny królewskiej Windsor walczyło w armii Adolfa Hitlera. I trzeba o tym wyraźnie, drodzy Państwo, powiedzieć. W linku pod filmem są konta i proszę pisać, że to jest na cel organizacyjny. Proszę też podawać swoje telefony, swoje adresy, żebyśmy mogli utworzyć strukturę, żeby byli ludzie w poszczególnych regionach Polski, którzy po prostu zbiorą podpisy i wpiszą się na listy wyborcze w wyborach parlamentarnych, jeżeli uda nam się
do tego czasu stworzyć strukturę i na adres mailowy opcja społeczna proszę przesyłać propozycje nazwy partii politycznej, bo te samoloty latające ze smugami, drodzy Państwo, które możecie zobaczyć na polskim niebie, to nie jest przypadek. Wystarczy wpisać, macie dostęp do internetu, po angielsku, report of English Parliament about chemtrails, raport angielskiego parlamentu o chemtrails, i macie właśnie raport, czyli potwierdzenie zapytania angielskich deputowanych dotyczące smug, drodzy Państwo, chemtrails, które są na niebie w całej Europie. To nie są żarty, a wszystko wynika z bardzo prostego chwytu, które właśnie City of London Corporation, czyli zrzeszenie banków w tej chwili z całego świata, bo banki komercyjne muszą współpracować z bankami centralnymi drukującymi pieniądze i dlatego City London Corporation ma władzę nad bankami komercyjnymi. Może zabronić, drodzy Państwo, dania jakiemukolwiek krajowi na świecie pożyczki, a jeżeli ten kraj nie ma banków swoich, zarówno centralnego, jak i komercyjnego, będzie znajdował się w bardzo ciężkiej sytuacji. I takim krajem, tak nas urządził Aleksander Kwaśniewski, sprzedając Narodowy Bank Polski i banki komercyjne, że jesteśmy w charakterze, drodzy Państwo, wiecznego pożyczkoobiorcy, dłużnika i w sytuacji właściwie zbierającego podatki niewolnika. To jest właśnie New World Order, czyli system spłacania przez społeczeństwo kredytów, pożyczek, których to społeczeństwo nie brało. Brał ktoś z Was jakąkolwiek pożyczkę? City London Corporation? Nikt. Ale wszyscy spłacacie tą pożyczkę, płacąc 3 razy drożej za wodę, płacąc 3 razy drożej za energię elektryczną, czyli za prąd, płacąc 3 razy drożej za gaz, 2 razy drożej za benzynę i wszystkie opłaty. Sprawdźcie swoje rachunki i popatrzcie na ten cyrk, który się dzieje. Od 25 lat, dzięki tej ordynacji wyborczej, którą mamy, nic się nie zmienia, bo nie można wybrać w 100% rządu, który reprezentowałby społeczeństwo. I szykuje się atak na nasze państwo i PiS robi wszystko, żeby ten atak, drodzy Państwo, nie nastąpił. My pewnych rzeczy nie wiemy, ale ja przedstawiam Wam materiały, które mam i zachęcam do samodzielnego myślenia. Bo jak widzicie, szkoła odcina Was od informacji, media odcinają Was od informacji, ale od samodzielnego myślenia zwolnieni być nie możecie. Co myślę o hrabim Janie Zbigniewie Potockim? To myślę. Pewnie wasz masz niczym wracasz. Nasi księża uparci. A mówiąc między nami, źle czynią. Bo przecież wiek się bronić nie może. A sądzisz właśnie, że źle robią? Masz rozumek, masz. Wyprowadź mnie, waś pan, za bramę. Chciałbym ci kilka słów rzec. A ja waś panu. Ten dom pali się. A głupi, kto z palącego się domu nie ucieka. A może waś pan imienia zdrajcy się boisz? Pluń na tych, co cię tak nazywają. Chodź do naszej kompanii. Jakub Klinowski ci to proponuje. Waś pan tu mówisz. Jako poseł szwedzki. Za bramą ja już nie poseł i mówię ci jak prywatny. Kiń do licha tę paskudną twierdzę. A, to waś mówisz jak prywatny. Tak jest. No i mogę waś panu jako prywatnemu odpowiedzieć. Jako żywo, sam proponuję. Wtedy słuchaj, mości Kuklinowski. Jesteś łotr,
łajdak i śmierdzące bydle. Co? Skończone, śmierdzące bydle. Starczy, czy mam ci jeszcze w oczy plunąć? Prywatnemu, nie posłowi!